Zbiornik jest w głębokości 2 do 3 metrów. Najgłębiej jest 8 metrów przy tamie, przy drodze. A tak to jest równo rozłożony, 2-3 metry, 3,5 maksymalnie w tej części, gdzie się znajdujemy. Widoczność zerowa. Zerowa, na dnie muł i nic poza tym, tak? No, przychodzi nam w takich warunkach niestety pracować, szukać cokolwiek. Jest to trudne. Dno jest płaskie. Po drugiej stronie, jak tu stoimy, po drugiej stronie jeziora jest pokrzywniczka, koryto rzeki i tam są pozrzucane, jak to było zalewane, wszystkie korzenie te z tych wyciętych drzew. No i przeważnie tam dochodzi do utonięć, ponieważ woda po tamtej stronie jest w granicach 1,20 m. No i nagle pływający, czyli który tam stoi, wpada do tego zbiorniczka tam na dole, co płynie to korytko. No i dochodzi do tragedii. Pozornie pozawić, co wiesz? Ja to zrobię, zmniejszy. Wypnę i no tylko właśnie zrobię tu. A. Żebyś miał podgląd, a to i tak nic nie będzie. Mam nadzieję, że coś tam wyjdzie z tego szkoły. A tam nie będzie patrzył. Okay. No, widzisz? Ale tu chyba nie zobaczysz nic w tym. I tak, nie? Ja mogę ci to zostawić. Chodzi kamera? Chodzi. Trzeba płynąć na kompasie, żeby tą orientację złapać. Kiedy płyniemy w takich warunkach zerowej widoczności, albo kiedy w ogóle są poszukiwania, to w odległości wyciągniętego ramienia od siebie i po prostu trzymamy się ramię przy ramieniu lub za rękę. Lub za rękę płyniemy. Gotowi? Lecimy. Go! Idzie. Automat. Dobrze. Zawsze jest jakaś obawa, tak? Każde wejście do wody wiąże się z jakimś stresem, tak? Nie wiemy, czego się możemy pod wodą spodziewać. No, szczególnie w takich warunkach jak tutaj, tak? Gdzie widoczność praktycznie jest zerowa. Mam nadzieję, bo tam nagrywaliśmy pod wodą, że coś będzie widać. Praktycznie 20 cm tylko jest widoczność, tak? Trzeba praktycznie maseczkę zbliżyć do dna, żeby cokolwiek było widać. I generalnie tak jak mówiłem, no, każde wejście do wody wiąże się z jakimś stresem. Mhm. Natomiast no, po to wykonujemy ćwiczenia, po to jeździmy na nurkowania, na różne akweny, różne głębokości, różne temperatury wody, żeby starać się ten stres przezwyciężyć.